Dzień dobry Państwu, Łukasz Piechowiak, Bankier TV. Jak co piątek gościem w studiu Bankier TV jest pan Piotr Kuczyński, analityk Xelion. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. W tym tygodniu najciekawszy temat gospodarczy, bo będziemy rozmawiać o gospodarce, nie o polityce wyjątkowo. Fundusz pana Junckera. 300 miliardów euro. 15 nawet. 315 tak jest. Czyli kana galilejska. Rozmnożenie, tylko nie chleba i ryby, tylko euro, tak? No i wina jeszcze. No tak, a tutaj euro. 21 miliardów na 23 czy 21? 21 na wyjściu i 315 na końcu. Z tego 5 miliardów w gotówce jest. No więc właśnie, 21. I ten pierwszy ruch wydaje się prawdopodobny. To znaczy stworzenie funduszu, gdzie 5 miliardów gotówka, 21 gwarancje, wypuszczenie obligacji razy 3, czyli robimy 63 miliardy. Pewno zostało ono kupione, bo to poważny fundusz. No to już mamy 63 miliardy. No tylko to rozmnożenie dalej razy 5 to już zakłada, że duże firmy prywatne, duży inwestorzy prywatni dołączą się i pomnożą to razy 5, a to już jest wzięte chyba z sufitu, bo ja wcale nie jestem pewien, czy się dołączą i czy będą chciały te firmy prywatne tak ochoczo zrzucać się na budowę infrastruktury europejskiej. Nie jestem przekonany. No, myślę, że to jest mało prawdopodobne, żeby to się udało. Żeby firmy prywatne chciały podjąć tego typu działania. To mogłoby się udać, gdyby te 315, minister Szczurek proponował, prawda? 700 miliardów. No właśnie. To mogłoby się udać, gdyby te pieniądze, wyasygnowały i rządziły jak gdyby państwa. Oczywiście zwolennicy wolnego rynku by się tu obruszyli, ale to jest typowo keynesowska droga. Oni się obruszają. Już i na to, prawda? Tak, ale to jest typowo keynesowska droga i być może wtedy ewentualnie te kilkaset miliardów euro wpuszczone do gospodarki coś by dało. Przy czym te państwa nie mają tych pieniędzy, bo są zadłużone, więc ich dać nie mogą. Juncker usiłował przełamać tą niemożność właśnie wchodząc w PPP, prawda? Partnerstwo prywatno-publiczne, rozmnażając te pieniądze. Ja jestem bardzo sceptyczny. Myślę, że to się nie uda, ale trzymam kciuki. No, 300 miliardów by się przydało. Aczkolwiek to wcale nie jest pewne, że to pójdzie na projekty, które są najbardziej potrzebne i na to państw, które są najbardziej potrzebne. A na miejscu potem trzeba zauważyć, że te państwa, które by włożyły w to jakieś pieniądze, niekoniecznie miałyby z tego pożytki. Bo mogłoby się okazać, że Polska nam rzuci miliard euro, a pożytki z tego będzie miała Grecja na przykład, bo tam coś się zbuduje, prawda? Nie ma gwarancji. To nie jest wykupienie biletu, tylko wykupienie biletu dla całej Unii Europejskiej, czy całej strefy euro nawet, być może, nie wiem, chyba raczej Unii Europejskiej. I skoro Komisja Europejska, bardzo wątpliwe, żeby to się udało. Wspólna sieć energetyczna, to jest taki ciekawy projekt. To jest ciekawy projekt, oczywiście, to jest ciekawy projekt, tylko jeszcze musiałyby się państwa na to zgodzić. Mówimy o energetyce w ogóle, tak? O zaopatrywaniu się w surowce energetyczne. Chodzi o to, żeby... Cały konglomerat. Tak, żeby z Rosją sobie dać radę jakoś i tak dalej. Ciekawy temat, tyle tylko, że może się okazać, że poszczególne państwa będą miały zupełnie inne interesy i nie będą chętne do takiej unii energetycznej. Tak jak w tej chwili się wydaje, że nie ma aż takiej, pamiętamy słowa pani Merkel, że to nie państwa ustalają, tylko firmy ustalają ceny, prawda? Niemieckie firmy. Tak jest. No dobrze, ostatnio dużo się mówi o tym, że tak naprawdę Europa nic nie ma, ani surowców, te pieniądze, węgiel, które posiada węgiel. Węgiel ewentualnie. Te aktywa, które posiada, są zamrożone. Trudno je ruszyć. Ich poruszenie powoduje natychmiastowe jakieś działania na giełdzie niepożądane. A z drugiej strony mamy Chiny i Rosję, które w sumie te surowce posiadają i czekają tak naprawdę na moment, kiedy jak pokerzyści powiedzą, sprawdzam. Chinami to troszeczkę inaczej jest. Chiny to ich właściwie nie mają ich tak dużo. Chiny za to prowadzą niezwykle mądrą politykę. Wybudują w Nigerii czy gdzieś tam lotnisko lub drogę, czy w Wenezueli i mają na 20-30 lat zagwarantowaną za to sprzedaż ropy z góry opłaconą tąże drogą czy tymże lotniskiem. I to jest potwornie mądra polityka. Oni sobie zapewnili surowce na kilkadziesiąt lat do przodu właśnie w ten sposób, znaczy na
na swój obecny poziom, prawda, potrzeb, ale jak wiemy, jeżeli rzeczywiście uda im się rozruszać popyt wewnętrzny, to ten 1 300 000 000 Chińczyków wyprodukuje, będzie potrzebowała tyle surowców, że nie wiem, czy wszyscy się na to nie będziemy musieli składać. Więc Chiny mają troszeczkę inną sytuację. Rosja tak, tylko że Rosja jest wiadomo w jakim, jak przyciśnięta, jak będzie coraz bardziej przyciśnięta przez te ceny ropy, co to wczoraj mieliśmy decyzję bardzo ciekawą OPEC. Pewno jeszcze na ten temat porozmawiamy. I Rosja, i Wenezuela, te państwa surowcowe, rzecz jasna, kiedyś być może będą profitowały, jeżeli starczy im jeszcze surowców i jeżeli rzeczywiście te potrzeby będą tak dużo surowcowe. To wszystko jest naprawdę na razie czarna magia. Ciężko w to rozszyfrować. A scenariusze bardziej optymistyczne czy pesymistyczne? To zależy od tego, co się będzie działo w tej chwili rzeczywiście w Europie z gospodarką chińską. Przede wszystkim z gospodarką chińską. Ja jestem raczej optymistą, jeżeli chodzi o gospodarkę chińską. Przestałem jakoś wierzyć w ten krach w Chinach po prostu. Może jak przestałem wierzyć, to on się wydarzy. Ja to zaczynam wierzyć, czy zacząłem wierzyć w to, że rzeczywiście uda im się zwiększyć popyt wewnętrzny. I to by rzeczywiście rozruszało również i świat. To taka jest prawda. Być może pomogłoby Europie. Ale z drugiej strony, zawsze jest jakaś druga strona. Jak przeczytałem książkę pana profesora Jana Zielonki, Koniec Unii Europejskiej, ze znakiem zapytania, od razu mówię, książka warta przeczytania, bo to jest w zasadzie esej, 150 stron, rozstrzelony, duży druk, czyta się błyskawicznie 2 godzinki czy 3 i ten tekst jest przeczytany. I trudno zaprzeczyć temu, co tam pan profesor podaje. To znaczy wszystkie te argumenty, które podaje, które mówią o tym, że Unia Europejska się rozpadnie w obecnym kształcie, według mnie są słuszne. Mało tego, z tyłu książki są osoby, które wymienione, które recenzowały tę książkę, które nie są anty jakieś tam unijne, wręcz odwrotnie. I mówią, że to samo co ja w tej chwili, więc argumenty są słuszne. Gorzej, że profesor przewiduje pójście Unii Europejskiej na drodze do reintegracji, jak on to nazywa, w zupełnie innym kierunku, to znaczy NGOsy, duże miasta, tego typu rzeczy. Dla mnie to jest trochę wizja, no taka trochę po grzybkach halucynogennych. Nie wierzę. Star Trek. Nie bardzo w to wierzę. Nie bardzo w to wierzę. Wierzę w zagrożenia dla Unii, to bo one są ewidentne i tu profesor ma 100% racji. Wizja ponownej integracji jest dla mnie nieprzekonywująca. I to jest niebezpieczne, prawda? Chiny to z jednej strony, ale to, co się u nas będzie działo, to jest z drugiej strony. A tutaj wszyscy są bardzo sceptyczni. Ci politycy unijni, którzy udają wielki optymizm, też są sceptyczni, jak Michel Zielonka po rozmowach z nimi nie podaje nazwisk. Stwierdził, że ci najbardziej znani, bardzo optymistyczni na zewnątrz są olbrzymimi sceptykami i też podzielają jego obawy. A może najwięksi sceptycy są wielkimi optymistami wewnątrz? Najwięksi sceptycy, to byłaby już jakieś podwójne zaprzeczenie, wie pan, to byśmy szli w dziwnym kierunku, bo tak, oni są na zewnątrz optymistami, w Zielonce mówią, że są sceptykami, a jeszcze głębiej w środku są optymistami. Nie, to takiego cudu to nie ma. Nie ma takiego cudu. Nie. A propos cudów, Beniusia pyta, czy warto jeszcze po takiej zwyżce nastawiać się na rajd Świętego Mikołaja na rynku USA? Ja bym się kupować... nie nastawiał na rajdy, tam rajd Świętego Mikołaja. Co to znaczy rajd Świętego Mikołaja? To znaczy dobre zakończenie roku, to znaczy strojenie okien wystawowych przez fundusze na koniec roku. Ja nie wiem, jak oni mają ustawione premie roczne, co im się będzie opłacało. Czy bardziej wyciągnąć w tym roku jeszcze, bo wtedy dostaną tam o $1 000 000 czy dwa więcej, czy wręcz przystopować, nie to, że doprowadzić do zwały, bo to jest w ogóle no, prawie nieprawdopodobne. Prawie, dlaczego prawie? Dlatego, że choćby nawet te spadki ceny ropy mogą pociągnąć w dół koncerny paliwowe, akcje koncernów paliwowych i wtedy te, które wydobywają ropę. I wtedy to może spowodować jakąś tam korektę. No ale firmy łupkowe w Stanach Zjednoczonych. No, to jest osobny temat. To jest ta polityka Arabii Saudyjskiej nie jest tylko antyrosyjska. Ona jest również antyłupkowa i to też wielu twierdzi, że tak jest. Bo doprowadza ta cena wczoraj 6% do dołu. 6,5%. No, ropa WTI 6 chyba była, nie wiem. To, co widziałem, to było 6, koło 20. I to doprowadza na pewno do bankructwa wielu firm, którzy wiercą w łupkach, prawda? To 100%. To w Polsce też za chwilę się będzie mówiło, że to jest nieopłacalne przy tej cenie.
I w tym momencie utrzymuje, może nie od razu zalew pieniędzy nie będzie tak duży w Arabii Saudyjskiej, ale dłuższy czas tego wydobycia, które będzie sprzedawane. Więc to jest bardzo ciekawa sprawa. Czyli co chce osiągnąć Arabia Saudyjska tak naprawdę? A to nie wiemy. Myślę, że gra na dwa fronty. Jeden front to jest taki, że Amerykanie niewątpliwie chcą wykończyć Rosjan i to im się zaczyna powoli udawać, jeżeli chodzi o ropę. Prawda, Rosniew twierdzi, że on ma koszty wydobycia 4 dolary, więc dla niego... No chyba chodzi bardziej o budżet. O budżet, a nie o firmy, oczywiście. Więc to jest z jednej strony. I niewątpliwie Arabowie się uśmiechają i mówią Amerykanom tak, tak, my wam pomożemy w walce z Rosją, a w duszy mówią, a wasze firmy łupkowe wykończymy. No i to chyba taka gra jest. No i chyba cel taki, żeby kupić całą Ligę Europejską. Tak? I pozmieniać te krzyże na półksiężyce. Tak, właśnie miałem panu zadać to pytanie, jak się pan do tego ustosunkuje ze zmianą loga Real Madryt, ale zostawmy to może. Ale tam tylko usunęli krzyż półksiężyca, nie było, od razu dodajmy, prawda? No całe szczęście, myślę, że to by nie przeszło. Zresztą to chyba tak i tak tylko w produktach oferowanych właśnie nie w Arabii, nie wiem, tylko nie tak przeleciało mi przez oczyma ta sprawa. Bardzo ciekawa informacja. Karolina pyta, na czym polega obrona kursu waluty? Dlaczego Szwajcaria może sobie na to pozwalać bez końca? Dlatego, że drukuje własną walutę. No, proste. Każdy kraj, który drukuje... Czyli jest pan przeciwko euro, można powiedzieć, w prowadzeniu pan w Polsce. Zielonka, profesor Zielonka również, że pan przeczytał to. A jeszcze bardziej Tilo Saracin. Radzę przeczytać wszystkim, czy Europa nie potrzebuje euro bez znaku zapytania. Gruba książka, niezwykle ciekawa i pouczająca. No nieistotne. W każdym razie ten bank, który ma własną walutę i która ta waluta jest ceniona, bo to jest drugi temat, prawda? Nie wystarczy, gdyby Wenezuela drukując własną walutę, albo Argentyna miałaby problemy, prawda? Bo gwałtownie by, naprawdę gwałtownie by spadła wartość peso, powiedzmy, i byłoby do widzenia. Ale Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwajcaria właśnie mogą drukować. Podobno nadrukowali 200 miliardów tych franków z powodu obrony tego kursu 1,20 do euro. W niedzielę referendum, to będzie interesujące. Nie, tam to. Wierzy pan, że któryś... To jest tak, wszystkie kantony muszą powiedzieć tak temu projektowi. Podwójna większość, tak. Tak, i wynik końcowy musi być na tak, kiedy obecne, nie wiem czy obecne, w każdym razie te, które ja widziałem, sondaże mówią 47-38 dla tych, którzy nie chcą zwiększenia zapasów złota. Nie, tam nic z tego nie będzie. Zapomnijcie państwo. A gdyby jednak? Medialny szum. No to chwilowy ruch złota, bo chwilowy. Powinni wszyscy by się uspokoili, bo to jest tak. 55% wydobycia światowego musiałaby Szwajcaria kupić, ale miałaby na to 8 lat. Tak by wszyscy doszli do tego wniosku, wiedzieli, że jeszcze może rząd się zmieni, może będzie następne referendum. Wie pan, bez przesady. Z drugiej strony niektórzy ekonomiści twierdzą, że złoto nie ma wartości wewnętrznej. Tak, widziałem to Citibanku. Tak, główny ekonomista Citibanku. Citibanku, że po co banki trzymają to w ogóle w swoich rezerwach, to jest bezwartościowe, to może równie dobrze być za chwilę 5 tysięcy, jak i 500 złotych za uncję. Bardzo dobrze. Jeżeli idziemy tą drogą, to po co banki trzymają w ogóle rezerwy, bo dolar też może być za chwilę 0,8 euro, a może być 2 euro, prawda? Bo to jest drukowany pieniądz, nic nie, w sumie tylko opierający się na wierze, podobnie jak złoto. Więc tutaj chyba główny ekonomista przesadził. Tam chyba bardziej chodziło o to, że jeżeli bank centralny ma zakaz pozbywania się, sprzedaży tych aktywów, tego zabezpieczenia, to wtedy jest ono bezwartościowe. Jeżeli nie może nim dysponować... No tak. No, przy czym tutaj, jak rozumiem, ta partia ludowa szwajcarska, jej chodziło o to, żeby minimalny poziom to był 20%. Bank szwajcarski mógł mieć 30%, prawda? Albo 100%. I potem sprzedawać do 20%. Nie, to nie jest tak, ale jak powiedziałem, sam nie wierzę w to referendum, że da jakikolwiek wynik, który będzie miał skutek na rynki finansowe. Mam bardzo interesujące pytanie, nie wiem, czy będzie pan chciał odpowiedzieć. Dominika pyta. Czy czytał pan najświeższego Rybińskiego? Czy to jeszcze ekonomia, czy już tylko homofobia i puszczanie się poręczy?
Przyznam się, nie wiem, czy to jest źle, czy dobrze widziane, ale przyznam się do tego, że nie czytuję profesora Rzepińskiego. No, myślę, że chyba pani Dominika uważa, że to jest dobrze, że pan nie, nie nie wiem, przeczytał. No, jak się zanurzył w jakieś, jak to cytując, odmęty szaleństwa, tak? No. Cytując klasyka. Tylko to, oczywiście prezydent nie mówił o homofobii i tym podobnych tematach. To jeżeli się zanurzył w te tematy, no to chyba trochę przesadził, ale nie czytałem tekstu, nie wiem, o co chodzi, więc nie będę się W takim wypowiadał. Razie zostawmy ten temat. Filip pyta, dlaczego wszyscy mówią, że spadek ceny ropy zaszkodzi Rosji? Wycena ropy w rublach tak strasznie nie wygląda. Zgadza się, cena ropy w rublach tak strasznie nie wygląda i to jest, ta różnica jest naprawdę niewielka, to prawda. Dlatego też te firmy miejscowe, jeżeli będą potrzebowały ruble, no to dramatu nie ma. Ale Rosja musi kupować również inne rzeczy ruble za granicą. Na emerytury. No więc właśnie. I tutaj będzie problem. Dolary będzie na zwiększająca Ferrari. Się inflacja, duża inflacja, będzie niewątpliwie. No, nie ulega żadnej wątpliwości, że państwo, które przede wszystkim żyje z surowców, czyli te surowce gwałtownie tanieją, a to państwo jest do tej renty surowcowej przyzwyczajone od lat, no to jak narkotyk bez narkotyków wpada w syndrom odstawienia i zaczyna się duży problem. Cząść przede wszystkim. No podobno tak to jest. Nie przeżywałem, nie wiem. Ja również. Mam nadzieję, że nie będę miał takiej okazji. To jest koniec pytań na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Gościem w studio Bankier TV, przepraszam, był Pan Piotr Kuczyński. Zapraszam za tydzień.